bardzo dużo pomogły siostry zakonne, ponieważ w Polsce siostry zakonne miały bardzo dużo domów, przeważnie miały domy siostry zakonne, więc one brały te dzieci i znowu w wydziale opieki był taki dział zakładów. Kierownik tych zawodów, to był pan Dobraczyński, pisarz nawet i znany, katolicki pisarz. On podpisywał, że Marysia Kowalska, bo się zmieniało matryki, to jest powiedzmy Rachela Greenberg. Bardzo nam dużo pomagały siostry zakonne i bardzo nam dużo pomagały księża wystawiające rozmaite metryki, wszystko na tyle fałszu było ukryte. No i tak to trwało, na przykład taki zakład w Tyszowicach na Lublinie daleko, to miał 30 par dzieci żydowskich. Można sobie wyobrazić, ile jak się zakonnicy gimnastykowało, żeby te dzieci ukrywać. 20 było tych domów polskich i 10 łączniczych, żeśmy chodzili codziennie. Także razem w sumie trzeba powiedzieć, że 30 osób. Przecież sama bym nic nie zrobiła. Jedna z moich łączniczych została zabita. Sąsiedzi zdradzili, że przechowuje dzieci żydowskie. Bezajmniej sąsiedzi. Niestety, mimo ostrożności musiałam robić listę. No bo gdybym ja listy nie robiła, to te dzieci by nigdy nie wróciły, jeżeli by nawet przeżyły, to nigdy nie wróciły do żydowskiego towarzystwa. Bo śladu nie było pana. Ja musiałam listę robić. Bardzo zawiło na bibułkach cieniuskich. Jak się wojna skończyła, to dałam tą listę Bermanowi. Jeden Berman to był komunista, brat dwóch braci było, a drugi był z Poadysjony, to nie komunista. I on był przewodniczący pierwszego żydowskiego komitetu po skończeniu wojny. Którzy są słabi ludzie, jest taki Głowiński Michał, międzynarodowy literat. Są, proszę pani, lekarze. Dlatego, że później te dzieci tak albo były w domach prywatnych i ci ludzie mieli je za swoje, prawda? Naprawdę był taki jeden chłopiec u lekarza synnego, no i on później też go wykształcił na lekarza. Więc są, jest to, co ja wiem, no wszystkiego nie wiem, bo nie jestem w stanie wszystkiego wiedzieć, dlatego że zupełnie później poszłam do innej pracy, prawda, i później na mojej głowie było warszawiacy wszyscy byli wyrzuceni przecież ze swojego miasta, co do jednego byliśmy wyrzuceni. Więc później ci wszyscy warszawiacy wracali. Może sobie pani wyobrazić, jak ja go zostałam naczelnikiem tego wydziału i tych wszystkich warszawiaków musiał urządzić. Przecież pierwsze nasze mieszkania wszystkich warszawiaków, na czele ze mną naczelnikiem, to były piwnice i szczury. Także ja już później nie pani szczegółów nie wiedziałam. Jest jedno pewne. Ten, kto nie przeżył getta, nie widział getta, to nie może sobie wyobrazić, co to było. Jaki ogrom pracy i nieszczęścia. Na liście wszystkiego najlepszego.